Słowo Boże wyraźnie zaświadcza Hebrajczyków 1:3, że Pan Jezus Chrystus podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Też mamy w Ewangelii Mateusza 28:18 powiedziane przez samego Pana Jezusa Chrystusa, że On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Cała moc należy do Niego. W liście do Rzymian z kolei mamy powiedziane w 8 rozdziale, 34 wiersz, że Pan Jezus się za nami wstawia. I z tego faktu, że On podtrzymuje, że On wstawia się za nami, że On ma całą moc, widzimy, że On nie tylko żyje, ale aktywnie troszczy się o nas. On nie umarł, ale On jest cały czas aktywny dla naszego dobra. I żeby z tego skorzystać, otworzymy pierwszy list Jana, 4 rozdział. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, przeczytam kilka fragmentów. Najpierw 4 rozdział pierwszego listu Jana, 9 wiersz. Przez to objawiła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez Niego. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy. Czyli widzimy tu wyraźnie świadectwo, że Bóg nie tylko cały czas żyje, ale On również z troski o nas i z miłości do nas posłał na świat swego jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. I posłał Go właśnie po to, aby każdy miał życie przez Niego. Życie, które jest darem Bożym. I każdy, kto tutaj jest na sali, może z tego faktu skorzystać, jeśli jeszcze nie ma pewności, że ma życie z Boga, ponieważ Bóg właśnie po to zadziałał w ten sposób, że posłał swojego Syna, abyśmy przez Niego mieli życie. I to jest definicja też miłości, bo jest powiedziane, na tym polega miłość. Czym jest miłość? Miłość jest tym, że to Bóg umiłował nas przed nami, a nie, że my umiłowaliśmy Boga przedtem. Niestety tak jest, że każdy człowiek z natury nie miłuje Boga. Nie jest tak, że kochamy Boga sami z siebie. Niestety tak jest, że to Bóg musiał być pierwszym działającym. Nawet Biblia używa takich mocnych sformułowań wobec ludzi, którzy nie znają Boga, jak martwi duchowo. Bo taki każdy z nas z natury był martwy, nieżywy, nie mógł żyć. Dopiero Bóg, dając Syna, dając jednorodzonego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, umożliwił to, abyśmy żyli przez Niego. 14 i 15 wiersz. My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, że jeśli mamy takie przekonanie, że Jezus jest Synem Bożym, to skutkuje to tym, że w nas mieszka Bóg, a my mieszkamy w Bogu. Bo takie przekonanie jest możliwe tylko i wyłącznie właśnie przez działanie Boga w nas, przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli uwierzyłeś, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, jeśli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, wtedy masz już mieszkanie w Bogu. I ty jesteś również mieszkaniem dla Boga. Więc jeżeli nie jest tutaj
pewne dla jakiejś osoby, że jest pojednana z Bogiem, że jest narodzona na nowo, to jest prosty, jedyny sposób. Zwróć się do Boga, a On chętnie to uczyni, że cię narodzi na nowo, że On zamieszka w tobie, że On uczyni cię zbawionym raz na zawsze człowiekiem. Dlatego, że właśnie po to ofiarował swojego jedynego Syna, żeby właśnie to było w twoim życiu Jego dziełem, że ty staniesz się dzieckiem Bożym. Kolejny fragment to jest 5 rozdział od 4 wiersza. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Więc widzimy tutaj wyraźnie, że to przeświadczenie, że Jezus jest Synem Bożym, jest również nie tylko tym, że Bóg zamieszkuje w takiej osobie, nie tylko tym, że taka osoba mieszka albo jest w Bogu, ale również jest to podstawa zwycięstwa. Zwycięstwa w każdej sferze, która przedtem była dla takiej osoby niedostępna. Zwycięstwa nad światem, nad tym, co ten świat ze sobą niesie, oddzielającego nas od Boga. Właśnie to, że Jezus jest Synem Bożym. Słowo jest nie jest tutaj przypadkowe, dlatego że diabeł próbuje oszukać ludzi, mówiąc, że Jezus nie był kiedyś tam Synem Bożym. Albo że był czas, kiedy Jezus nie stanowił jedności z Ojcem. Ale Słowo Boże mówi wyraźnie, kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Słowo jest oznacza, że Jezus Chrystus jest od zawsze Synem Bożym. Że On jest, był i będzie Synem Bożym. Że to jest zawsze osoba Boża. Jezus jest właśnie Bogiem objawionym w ciele. I dalej czytamy 6 wiersz. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew. Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie. Ojciec, Słowo i Duch Święty. A ci trzej są jedno. A trzej świadczą na ziemi. Duch, woda i krew. A ci trzej są zgodni. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, zrobił z Niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwu, które Bóg dał o swoim Synu. Widzimy tu wyraźnie, że to nie jest tylko kwestia takiej gimnastyki intelektualnej, że ktoś może sobie przyjmować to, co mówi Słowo Boże, albo odrzucać. Nie, to jest uczynienie z Boga kłamcy, jeżeli nie przyjmujemy tego, co Bóg powiedział. To są bardzo poważne sprawy. Jedynemu, który zawsze mówi prawdę, zarzucić, że kłamie, jest to najwyższego poziomu niegodziwość. I dlatego to nie jest kwestia wyboru, że ktoś może sobie chcieć lub nie chcieć przyjąć świadectwa Bożego. To nie jest kwestia wolności wyboru. To jest bardzo poważna odpowiedzialność i dlatego dla każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, czeka błogosławieństwo chwały nieba. Ale każdego, kto zarzuca Bogu kłamstwo, jest
niestety przewidziany wieczny stan zagłady w piekle, gdzie będzie dręczony dniem i nocą razem z diabłem i jego aniołami. To miejsce nazywa Biblia piekłem. Potem to piekło zostanie umieszczone w jeziorze ognia i siarki. Jest też określane jako druga śmierć, gdzie każdy, kto tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na zawsze. Więc nie zarzucaj Bogu kłamstwa. Bóg dał świadectwo o swoim Synu. I to jest prawda. Co Bóg powiedział o Panu Jezusie Chrystusie? On jest jedynym, który został złożony w ofierze, zmartwychwstał, został wzięty do nieba, wstąpił do nieba i On ma wszelką moc na niebie i na ziemi. Jest wszechmocny, jest wszechobecny, bo też powiedział, że oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Więc jest to doskonały Syn Boży, który ma dla ciebie życie wieczne. Czytam dalej od 11 wiersza. A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Zatem, jeśli jeszcze nie masz Syna Bożego, to przecież Bóg podarował tego Syna, żebyś go miał. Poproś więc Boga, aby ten Syn stał się twój. Wtedy, mając Syna Bożego, masz życie wieczne. Będziesz w niebie z Bogiem. Należna ci kara piekła nie będzie ci wymierzona. I to jest bardzo poważna kwestia. 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. To są bardzo mocne słowa. Jest powiedziane, że to zostało napisane tym, którzy wierzą w imię Syna Bożego, aby ci ludzie wiedzieli. Czy może być coś mocniejszego, jeśli chodzi o kwestię przekonania, niż wiedza? Wiedzieć możemy, że mamy życie wieczne. Nie tylko podejrzewać, nie jedynie mieć nadzieję, nie jedynie się spodziewać, ale mieć więcej niż pewność, mieć wiedzę. Wiemy, że mamy życie wieczne, jeśli mamy Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Jeśli wierzymy w imię Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, jeśli mamy Go w sobie, On zamieszkał w nas, to już mamy życie wieczne. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna, nie ma życia. Taka zaś jest ufność, mówi 14 wiersz. Taka zaś jest ufność, którą mamy do Niego, że jeśli o coś prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że otrzymujemy to, o co Go prosiliśmy. Czyli mamy tutaj informację, że jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, a przecież Bóg dał Syna, bo to było Jego wolą, żeby nas zbawić. Więc jeśli poprosisz o zbawienie Boga, to On ci je da bez opominania. Możesz być wtedy pewien, pewna, że zostałaś wysłuchana. Bo jeśli prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas.
Są różne modlitwy. Niektóre są zgodne z wolą Bożą, niektóre są niezgodne z wolą Bożą. I tutaj ta jedna modlitwa na pewno ma pieczęć Bożą, zgodności z wolą Bożą. Jeśli prosisz Boga o zbawienie, to On podarował swojego jedynego Syna, abyś to zbawienie, to życie wieczne otrzymał. Więc jeśli masz Syna, masz życie. Jeśli nie masz Syna, nie masz życia, ale możesz wołać natychmiast do Boga, aby Bóg dał ci życie wieczne, a On to da bez żadnej zwłoki, bo On tego chce dla ciebie. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeszcze 20 wiersz. A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. I jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się bożków. Jest tutaj wyraźne świadectwo, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach. Boga Ojca, Boga Syna, Boga Ducha Świętego. I Jezus Chrystus jest właśnie Bogiem, prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeżeli ktoś dał sobie namieszać w głowie innymi wyobrażeniami, to ma zachętę w 21 wierszu, aby się wystrzegał bożków, bo taki fałszywy Bóg, wymyślony według własnych koncepcji, jest bałwanem, jest bożkiem, jest fałszywy. Natomiast Pan Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. I jeżeli masz Syna, masz życie.